Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wiktoria Samolej, jestem konsultantem do spraw rozwiązań biznesowych w firmie Komar Healthcare. Na co dzień zajmuję się głównie rozwiązaniami z zakresu telemedycyny i elektronicznej dokumentacji medycznej. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w dzisiejszym webinarze. Opowiem o jednym z naszych najpopularniejszych rozwiązań, czyli bransoletce życia, a wraz z nią usłudze monitoringu świadczonej przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24. Opowiem także o naszej najnowszej aplikacji Komar HealthNote. Serdecznie zapraszam. Przedstawię Państwu agendę dzisiejszego webinaru. W pierwszej kolejności opowiem o aktualnej sytuacji związanej właśnie z pandemią koronawirusa. Przedstawię różnego rodzaju doniesienia medialne, także komunikaty instytucji publicznych, które dotyczą właśnie grupy seniorów. Następnie opowiem o trzech wybranych problemach osób starszych, które są związane z pandemią koronawirusa, które koronawirus wzmocnił, natomiast były to problemy tej grupy również wcześniej. Kolejny punkt to bransoletka życia, opis głównych jej funkcjonalności. Przedstawię oczywiście wszystkie, natomiast bardziej szczegółowo opowiem o wybranych z nich, te, które uważam za najistotniejsze. W następnej kolejności opowiem, w jaki sposób Komar obsługuje klientów, jak wygląda cały proces realizacji zamówienia. Jest to istotne ze względu na to, że bransoletka życia i usługa monitoringu jest usługą medyczną, w związku z tym każdy element na każdym kroku ma swoje znaczenie. Następnie Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24, to ono właśnie realizuje usługę monitoringu. Opowiem, jakie zasady, jakie reguły w nim obowiązują, również kto pracuje i pod czyją opieką znajdują się seniorzy. Następnie opowiem o wartości dodanej, czyli aplikacji CareMate. Jest to aplikacja, która umożliwia opiekunowi monitorowanie osoby bliskiej poprzez właśnie aplikację. Opiekun robi to na podobnej zasadzie jak ratownik w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. I w ostatniej części dzisiejszego webinaru opowiem o aplikacji Komar HealthNote. Jest to aplikacja jak najbardziej dla seniora, ale nie tylko, w związku z tym również dla Państwa może się okazać cenną wartością i cenną pomocą w kolekcjonowaniu swojej dokumentacji medycznej i dbania o swoje zdrowie. Na samym końcu podsumuję wszystkie rozwiązania i jeszcze raz w skrócie opowiem, tak abyśmy utrwalili sobie, czy rzeczywiście zrozumieliśmy istotę każdego z nich. Jeszcze zanim przejdziemy do właściwej części prezentacji, opowiem Państwu w skrócie o firmie, którą reprezentuję. Komar Healthcare to jedna ze spółek grupy Komar, która zajmuje się tworzeniem rozwiązań dla systemu ochrony zdrowia. Są to rozwiązania różnego rodzaju. Jednym z nich są oprogramowania dla szpitali, ale także dla mniejszych placówek medycznych. Także archiwa elektronicznej dokumentacji medycznej, które oczywiście są odpowiednio zintegrowane z systemami do zarządzania szpitalami. Portal pacjenta, który umożliwia rejestrację pacjentów na wizyty u lekarzy. Kolejnym elementem jest oczywiście telemedycyna, zdalna opieka medyczna, rozwiązania z zakresu kardiologii, pulmonologii, między innymi punkty diagnostyczne. Część rozwiązań jest wspieranych przez algorytmy sztucznej inteligencji, co jest istotne. Nasze produkty są kierowane do wszystkich specjalizacji lekarskich. Jednocześnie wspieramy sektor medyczny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Tutaj na slajdzie widzicie Państwo zdjęcie naszego Centrum Zdalnej Opieki Medycznej iMed24. Zatrudnia ono profesjonalnych ratowników medycznych, którzy monitorują pacjentów. O takim monitoringu w związku z bransoletką życia dzisiaj Państwu opowiem. W pierwszej kolejności, zgodnie z tym, co zapowiadałam, opowiem o aktualnej sytuacji seniorów w związku właśnie z pandemią koronawirusa. Tutaj widzicie Państwo różnego rodzaju komunikaty ze strony mediów, ze strony różnego rodzaju instytucje, które wzywają, które są kierowane właśnie to konkretnie do seniorów, wzywają ich do pozostawania w domach. Jednocześnie zalecenia w stosunku do tego, jak powinni się zachowywać, między innymi w jaki sposób kontaktować się z bliskimi, w jaki sposób również robić zakupy. Oprócz komunikatów medialnych również komunikaty ze strony instytucji publicznych, ze strony władz, między innymi zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego wzywające do tego, aby seniorzy pozostawali w domach. Także wezwanie do tego, aby seniorzy dbali sami o siebie. Myślę, że niektórzy z nas znają osoby starsze, które lekceważą stan zdrowia, które podkreślają to, że wiele już przeżyły na tym świecie, w związku z tym koronawirus nie jest
jest im straszny. Oczywiście, jak wiemy z doniesień naukowych, koronawirus jest szczególnie niebezpieczny właśnie dla grupy osób starszych i dla osób z chorobami przewlekłymi. Oprócz tego zalecenia Komendy Głównej Policji w związku z nowym rodzajem oszustw związanych właśnie z koronawirusem. Także różnego rodzaju oddolne akcje społeczne, które mają na celu popularyzację tego, aby seniorzy dbali o siebie, jednocześnie oferowanie się z pomocą przez najbliższe sąsiedztwo. Co jest istotne, właśnie z tej aktualnej sytuacji wynikają różne problemy seniorów, z którymi zmagają się oni szczególnie teraz, ale z którymi zmagali się także wcześniej. Problemy, z którymi seniorzy zmagają się teraz w czasie pandemii koronawirusa, nie są to problemy nowe. Zmagali się z nimi również wcześniej, natomiast niekoniecznie dostrzegaliśmy te problemy. Jednym z nich jest brak poczucia bezpieczeństwa. Wynika on między innymi z tego, że osoby starsze zazwyczaj nie są w stanie zdrowia takim, jakim były kilka lat wcześniej. W związku z tym towarzyszą im różnego rodzaju choroby, są to niejednokrotnie choroby przewlekłe. Oprócz tego osoby starsze mieszkają czasami samotnie, bez rodziny, bez bliskich, w związku z tym są zdane same na siebie w takim codziennym funkcjonowaniu oczywiście. I przykładowo tutaj możemy sobie wyobrazić sytuację, w której osoba starsza przewraca się, mieszka samotnie, w związku z tym nikt nie jest w stanie jej udzielić pomocy, ona sama nie jest w stanie się podnieść, podejść do telefonu i wezwać pomocy, w związku z tym jest skazana na łaskę kogoś z sąsiedztwa, na łaskę kogoś z rodziny, kto akurat w tym momencie przyjdzie i udzieli jej pomocy. Kolejny problem to brak wiarygodnych informacji na temat tego, jak postępować w określonych sytuacjach. I tutaj pandemia koronawirusa, myślę, że jest doskonałym tego przykładem. Szczególnie na początku pojawiało się dużo różnego rodzaju fake newsów. Dla seniorów jednym z głównych źródeł pozyskiwania informacji są media tradycyjne, zarówno prasa, radio, jak i telewizja. Niejednokrotnie w mediach pojawiały się sprzeczne informacje co do tego, jak się zachować w związku właśnie z koronawirusem. Popularnością cieszyły się w tym czasie programy, w których widzowie mogli zadzwonić do studia, do których był zapraszany lekarz i który odpowiadał na zadawane przez nich pytania. Dużą część osób, które dzwoniły, były właśnie osoby starsze, które pytały o to na przykład, że zmagają się z jakąś chorobą przewlekłą i czy w związku z tym powinny postępować jakoś, podjąć dodatkowe, szczególne środki ostrożności. Także pytania może bardziej banalne, ale między innymi o to, czy w tym czasie wietrzyć mieszkanie, czy nie wietrzyć. Uzyskując profesjonalną poradę medyczną, czuły się pewniej i czuły się bardziej bezpiecznie. Trzeci problem, pogłębienie poczucia izolacji wobec bliskich osób. Osoby starsze, które mieszkały samotnie, a które miały rodzinę, były przez nią oczywiście raz na jakiś czas odwiedzane. W tym momencie osoby bliskie, dzieci, wnuki nie przyjeżdżają do seniorów właśnie dlatego, aby ich nie zarażać, oczywiście dla ich bezpieczeństwa. Bransoletka życia to stosunkowo proste rozwiązanie. Ma formę tradycyjnego zegarka. Na jej tarczy znajdują się trzy przyciski. Czerwony przycisk SOS, żółty przycisk i przycisk również zielony. Także diody komunikacyjne, które symbolizują oczywiście odpowiednie akcje. Tutaj widzicie Państwo spis wszystkich funkcjonalności. Ja skupię się na kilku z nich. Jeśli oczywiście będziecie Państwo zainteresowani działaniem tych, o których nie powiem, zachęcam jak najbardziej do zadawania pytań. Główną funkcjonalnością bransoletki życia jest przycisk SOS. Jest to ten czerwony przycisk na górze. Co jest istotne, przycisk jest także wypukły, w związku z tym senior w dosyć łatwy sposób może go wyczuć również palcami. Kiedy senior znajdzie się w sytuacji zagrożenia życia, naciska czerwony przycisk. W tym momencie informacja taka jest wysyłana do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, gdzie znajdują się ratownicy medyczni. Co jest istotne, ratownik medyczny widzi i słyszy, że pacjent chce się z nim skontaktować. Słyszy, ponieważ wraz z pojawieniem się sygnału z bransoletki w centrum pojawia się także głośny alarm dźwiękowy, także migająca ikona alert.
gabinetu, która mówi ratownikowi o tym, który konkretnie pacjent chce się z nim skontaktować. W zależności od tego, jakie objawy zgłasza dany pacjent, tak wygląda interwencja ratownika. Czasami zdarzają się oczywiście sytuacje, gdzie ratownik medyczny wzywa pogotowie ratunkowe. Zdarza się również, że pacjent po naciśnięciu przycisku SOS traci przytomność albo traci ją w trakcie rozmowy z ratownikiem. Mimo tego ratownik wie, gdzie wysłać pogotowie ratunkowe, ponieważ bransoletka ma także dodatkową funkcjonalność lokalizacji pacjenta. Trzy sposoby lokalizacji, które mają się wzajemnie uzupełniać. Moduł GPS, który umożliwia na geolokalizację pacjenta. Także każda bransoletka życia ma zamontowaną kartę SIM, która również pozwala na namierzenie pacjenta z wykorzystaniem sygnału BTS. I trzeci sposób lokalizacji, lokalizacja domowa. Kiedy pacjent znajduje się w swoim własnym mieszkaniu, ratownik również otrzymuje taką informację z bransoletki życia. Co jest istotne, w momencie wzywania pogotowia ratunkowego, ratownik medyczny przekazuje dyspozytorowi medycznemu informację o tym, gdzie właśnie znajduje się pacjent. Kolejny rodzaj sytuacji, w których funkcjonalność lokalizacji jest wykorzystywana, to pacjenci m.in. z chorobą Alzheimera, którzy wychodząc z mieszkania nie wiedzą, jak do niego wrócić, tracą orientację w terenie. W takich również sytuacjach najbliższa rodzina, bliscy szukają oczywiście osobę bliską. Jeśli pacjent ma bransoletkę życia, ratownik medyczny oczywiście udziela takiej informacji i znalezienie pacjenta jest o wiele prostsze. Kolejna funkcjonalność to żółty przycisk. Co jest istotne, przycisk ten można konfigurować na różne numery telefonów. I w naszej praktyce realizujemy to m.in. na trzy sposoby. Czasami zdarza się, że żółty przycisk jest konfigurowany na numer Centrum Wsparcia Technicznego. W takiej sytuacji pacjent, który naciska właśnie ten przycisk, kontaktuje się z osobami, które są w stanie wyjaśnić pacjentowi, w jaki sposób działa bransoletka. Także jeśli ma on jakieś problemy z urządzeniem, również dokonują zdanej oceny tego właśnie, jak ono działa i udzielają wskazówek, w jaki sposób senior powinien postąpić. Czasami żółty przycisk jest konfigurowany również na Centrum Zdalnej Opieki Medycznej, natomiast pacjent go naciska w sytuacjach mniej pilnych, czyli nie w sytuacjach zagrożenia życia, poważnego zagrożenia zdrowia, tylko na przykład, kiedy chce uzyskać jakąś informację medyczną, natomiast nie jest ona bardzo pilna. Trzecia możliwość konfiguracji to numer telefonu osoby bliskiej. I tutaj na etapie składania zamówienia senior mówi, jaki numer chciałby mieć skonfigurowany właśnie właśnie na żółtym przycisku. W momencie, kiedy naciska czerwony, kontaktuje się z centrum monitorowania, natomiast po naciśnięciu przycisku żółtego kontaktuje się na przykład ze swoim synem albo córką. To już właśnie zależy od decyzji samego seniora. Bransoletka życia jest rozwiązaniem zapewniającym zdalną opiekę podopiecznym senioralnym pacjentom chorym przewlekle lub niepełnosprawnym, gwarantująca bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta dzięki ciągłej teleopiece sprawowanej przez kwalifikowany personel medyczny Centrum Teleopieki. Bransoletka życia dzięki zaimplementowanemu czujnikowi upadku, czujnikowi tętna, możliwości komunikacji dwustronnej oraz modułowi GPS pozwala na zaopiekowanie się pacjentem i nawiązanie kontaktu w razie potrzeby i dostarczenie pomocy pacjentowi. Tak. 4 lata temu doznałem urazu, w wyniku którego powstał krwiak podtwardówkowy. I w związku z tym krwiakiem obecnie mam padaczkę pourazową. A zatem zdarzają mi się ataki. I teraz mając atak,
albo spodziewając się go, kiedy już sytuacja staje się alarmowa, nie pozostaję sam ze sobą z tym czymś, tylko po prostu mogę wykorzystać bransoletkę do połączenia się z miejscem, które jak gdyby przejmie opiekę nade mną. Bransoletka jest prosta po uaktywnieniu jej i później użytkowaniu. Może sobie z nią poradzić, no moim zdaniem, każdy. Też podczas użytkowania nie jest szczególnie kłopotliwa. Jeżeli chodzi o ewentualne niedogodności, to ja takowych nie stwierdziłem. Wykonuję bez przeszkód, bez utrudnień związanych z bransoletką czynności codzienne, a także rekreacyjne. Z racji tego, że kiedyś byłem sportowcem wyczynowym, no dalej się sportuję, dalej po prostu no ruszam się i w tym ruszaniu mi nie przeszkadza. Polecam go innym, bo na pewno się przyda. Na pewno nie zaszkodzi, a na pewno może pomóc. Teraz opowiem Państwu o tym, jak wygląda proces obsługi zamówienia bransoletki życia. Co jest istotne, całość procesu z wyjątkiem jednego elementu ma miejsce u nas w Komarch. Pierwszym elementem jest złożenie zamówienia w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej IMED24. Oczywiście klient wykonuje to zgodnie z instrukcjami, które znajdują się na stronie internetowej centrum. Następnie po przekazaniu określonych informacji zamówienie jest przekazywane do realizacji. W tym momencie już są potrzebne takie dane jak imię, nazwisko pacjenta, jego numer PESEL, adres zamieszkania. Jest to tyle istotne, że na podstawie tych danych będzie później świadczona usługa medyczna. Ma to na celu oczywiście nie mylenie tożsamości dwóch pacjentów, na przykład o takim samym imieniu i nazwisko. Co jest istotne, każda bransoletka jest przypisywana do konkretnej osoby. W związku z tym po realizacji zamówienia może korzystać z niej tylko ta osoba, której dane były przekazane w momencie, kiedy zamówienie było składane. Następnie firma kurierska dostarcza urządzenie do domu seniora i to jest właśnie ten element, który jest podzlecany firmie zewnętrznej. Kurier dostarcza bransoletkę życia wraz z kompletem dokumentacji do seniora. Senior w tym momencie również udziela zgody na objęcie usługą monitoringu. Kiedy taka zgoda wraca do Centrum Zdalnej Opieki, ratownik kontaktuje się z seniorem i w tym momencie następuje tak naprawdę nawiązanie relacji między ratownikiem, a między seniorem. Ma to oczywiście na celu wzbudzenie zaufania seniora, tego, aby poczuł on, że rzeczywiście może czuć się bezpiecznie. Oprócz tego w tym momencie ratownik zbiera wywiad medyczny oraz wywiad środowiskowy. Wywiad medyczny jest o tyle istotny, że później na podstawie tych informacji, które właśnie w tym momencie udzieli senior, ratownik będzie podejmował decyzje dotyczące jego stanu zdrowia. Oprócz tego wywiad środowiskowy, tutaj głównie pada pytanie o osoby mieszkające w pobliżu. Czasami zdarzają się sytuacje, kiedy ratownik nie wie do końca, jaką decyzję podjąć, waha się. W takich sytuacjach oczywiście, jeżeli senior wcześniej wyraził na to zgodę, ratownik kontaktuje się z osobą z sąsiedztwa i prosi ją o wsparcie. Zazwyczaj takie osoby bardzo chętnie współpracują, nawet cieszą się, że mogą pomóc i być wsparciem dla ratownika z centrum medycznego. Ratownicy w Centrum Zdalnej Opieki Medycznej działają w oparciu o przyjęte tam procedury medyczne. Jedną z takich procedur jest reagowanie w pierwszej kolejności na najbardziej pilne przypadki. Oznacza to tyle, że pacjenci, którzy wykonają połączenie poprzez
naciśnięcie przycisku SOS będą obsłużeni w pierwszej kolejności niż pacjenci z wykorzystaniem żółtego przycisku. Kolejny element to zaimplementowane w platformie telemedycznej schematy postępowania. Jest to zestaw pytań, które ratownik powinien zadać pacjentowi w związku z problemem, który on zgłasza. Czyli przykładowo, jeśli pacjent zgłasza ból w klatce piersiowej, ratownik w platformie wybiera odpowiedni schemat postępowania i zadaje pacjentowi zestaw pytań. Zaznacza oczywiście także odpowiedzi, których pacjent udziela. Następnie tworzy się drzewo decyzyjne, które jest zapisywane w historii pacjenta. W związku z tym można również później prześledzić, w jaki sposób ratownik interweniował. Co jest istotne, także historia medyczna pacjenta zaimplementowana w platformie. Tak jak mówiłam, podczas pierwszej rozmowy ratownik zbiera wywiad medyczny. Właśnie w czasie kontaktowania się z pacjentem ma możliwość zajrzenia do tego wywiadu i swoją decyzję podejmuje właśnie w oparciu także o przeszłą historię pacjenta. W centrum zdalnej opieki zatrudnieni są ratownicy medyczni, którzy na co dzień działają w ramach systemu ratownictwa medycznego i pracują z pacjentami bezpośrednio. Zakres interwencji medycznych, które są podejmowane przez ratowników, to na pewno stany zagrożenia życia, stany zagrożenia zdrowia, ale także wsparcie psychologiczne. Tak jak mówiłam, jednym z problemów zgłaszanych przez seniorów jest pogłębiające się poczucie izolacji. W związku z tym poszukują oni kontaktu z drugim człowiekiem, korzystając z bransoletki życia, naciskają żółty przycisk i kontaktują się z ratownikami medycznymi, którzy oczywiście z nimi rozmawiają. Wsparcie informacyjne. Zdarza się, że niejednokrotnie starsze osoby nie do końca wiedzą, jak funkcjonować w naszym systemie ochrony zdrowia. Są odsyłane z jednej placówki do drugiej, nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Prowadzi to oczywiście ich do wewnętrznej frustracji. W takiej sytuacji również naciskają żółty przycisk. Ratownik medyczny tłumaczy pacjentowi, dlaczego tak, dlaczego nie inaczej, gdzie powinien się udać, jaki dokument złożyć, aby możliwe było zrealizowanie na przykład badania, które chce wykonać dana osoba starsza. Na największe uznanie, największą oczywiście taką popularnością cieszą się interwencje związane z zagrożeniem życia pacjentów. I tutaj jeden z takich przykładów. Pacjent korzystał z bransoletki życia, co jest istotne. Był to pacjent z województwa lubelskiego. Jest o tyle istotne, że nasze centrum zdalnej opieki usługą monitoringu obejmuje nie tylko mieszkańców Małopolski, ale wszystkie osoby, które mieszkają na terytorium Polski. W związku z tym także osoby mieszkające nad morzem, czy na wschodzie Polski, czy na zachodzie mogą z usług centrum jak najbardziej korzystać. I tutaj przykładowa sytuacja. Pacjent wieczorem źle się poczuł, zażył odpowiednie leki, jednak nie poczuł się lepiej. Nacisnął przycisk SOS. Ratownik medyczny skontaktował się natychmiastowo z pacjentem, zebrał oczywiście niezbędne informacje. Pacjent opowiedział o lekach, które zażył, o objawach, które u niego występują. Jednocześnie ratownik miał możliwość zajrzenia w przeszłą historię medyczną pacjenta. W związku z tym podjął decyzję o wezwaniu pogotowia ratunkowego. Jak się później okazało, była to decyzja słuszna, ponieważ dzięki temu, że właśnie pogotowie przybyło na czas, życie pacjenta zostało uratowane. Bransoletka życia, w jakim celu? Takie pytanie zadają osoby, które usłyszą coś o bransoletce, ale które nie do końca są jeszcze do niej przekonane. W związku z tym bransoletka życia odpowiada na problemy, które przedstawiłam na początku prezentacji. Między innymi poprawia jakość życia osób starszych, ale także zwiększa ich poczucie bezpieczeństwa. I tutaj również odwołam się do przykładu, o którym opowiedziałam na początku, czyli przykładowo senior mieszka samotnie, upada, nie jest w stanie podejść do telefonu. W sytuacji, kiedy ma naszą bransoletkę życia, naciska przycisk SOS i w ten sposób wysyła odpowiedni alert do centrum zdalnej opieki. Oczywiście, co jest również ważne, kiedy senior upadnie i na przykład straci przytomność,
Czujnik upadku, który jest wbudowany w bransoletce, również sprawia, że taka informacja o tym, że pacjent upadł, wysyłana jest do centrum monitoringu i w takiej sytuacji ratownik odpowiednio reaguje. I tutaj niejednokrotnie zdarza się, że wykorzystywana jest właśnie pomoc osoby z bliskiego sąsiedztwa, a ratownik, mając wątpliwość co do tego, czy pacjent rzeczywiście upadł, chce się odpowiednio upewnić i również wykonuje połączenie do takiej osoby właśnie, którą senior wcześniej wskazał. Popularyzacja wsparcia i pomocy sąsiedzkiej, ten właśnie cel odzwierciedla również bransoletka, także zapoznanie seniorów z nowoczesnymi technologiami. Jak pokazała nam pandemia koronawirusa, rozwiązania z zakresu zdalnej opieki medycznej stały się coraz bardziej popularne. Można nawet powiedzieć, że w niektórych sytuacjach stały się jedyną możliwą opcją skontaktowania się z lekarzem. Bransoletka życia jest połączeniem rozwiązania tradycyjnego, czyli zegarka, z jednocześnie trzema przyciskami, czyli dosyć prosty interfejs, który pozwala seniorom tak naprawdę na wkroczenie w świat innowacyjnych rozwiązań i jest dobrym wstępem także dla korzystania na przykład z aplikacji medycznych, czy również portali, które umożliwiają wykonywanie wideokonsultacji. Teraz możecie Państwo zobaczyć krótki filmik instruktażowy, który również przedstawiamy seniorom, zanim zaczną oni korzystać z bransoletki życia. Bransoletka życia. Zdalna opieka dla seniora. Bransoletka życia to rozwiązanie dla osób wymagających stałej opieki, które chcą poprawić jakość swojego życia i czuć się bezpiecznie. Posiada ona przycisk SOS z możliwością wysłania sygnału alarmowego do centrum teleopieki. Wbudowany moduł GPS pozwala na lokalizację pacjenta. Obsługa bransoletki życia jest prosta i intuicyjna. Urządzenie zaprojektowane jest z myślą o seniorach. Bransoletkę należy zapiąć na nadgarstku przy pomocy regulowanego zapięcia. W celu włączenia bransoletki należy nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy zielony przycisk. Zaświecenie zielonej diody, komunikat głosowy i melodia oznaczają uruchomienie urządzenia. W celu wyłączenia należy powtórzyć tę czynność. Aby nawiązać połączenie z centrum teleopieki, należy nacisnąć i przytrzymać czerwony przycisk SOS, aż zaświeci się czerwona dioda. Następnie należy puścić przycisk i czekać na automatyczne nawiązanie połączenia. Przychodzące połączenie odbierane jest poprzez naciśnięcie zielonego przycisku. Kończenie połączenia odbywa się w ten sam sposób. Aby naładować urządzenie, należy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania. Następnie przyłożyć gniazdo ładowania bransoletki do złącza magnetycznego. Migająca czerwona dioda oznacza ładowanie. Gdy zaświeci się zielona dioda, urządzenie jest w pełni naładowane. Wychodząc z domu, należy pamiętać o zabieraniu ze sobą bransoletki życia. Urządzenie można nosić także podczas snu. Wartością dodatkową dla usługi monitoringu sprawowanej przez Centrum Zdalnej Opieki Medycznej jest aplikacja CareMate. Jest to aplikacja dla opiekuna, czyli dla osoby bliskiej seniora. Może to być syn, córka, sąsiad, w zależności od tego, kogo właśnie sam senior wskaże. Osoba bliska może monitorować pacjenta na podobnej zasadzie jak ratownik medyczny. Ma możliwość podglądu tętna, liczby wykonanych kroków swojego podopiecznego, także informacje o poziomie naładowania baterii, czy pacjent w ogóle ma bransoletkę na ręce. Co jest istotne i to czasami wywołuje różnego rodzaju obawy, w momencie kiedy senior naciśnie przycisk SOS, w pierwszej kolejności taka informacja, aby właśnie nie blokować linii, trafia tylko do Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. Dopiero wtedy, kiedy ratownik podejmie interwencję, informacja o niej wysyłana jest do aplikacji. Ma to na celu zapobiec właśnie blokowaniu linii i umożliwieniu natychmiastowej interwencji medycznej.
tej części opowiem Państwu o aplikacji Komar HealthNote. Jest to aplikacja nie tylko dla seniorów, ale dla każdego, kto chce kontrolować swój stan zdrowia, a jednocześnie mieć pod ręką informacje na jego temat, także w postaci dokumentacji medycznej. Sam Komar HealthNote ma formę aplikacji mobilnej oraz aplikacji webowej. W związku z tym, jeśli ktoś na przykład woli oglądać wykresy na większym ekranie, to Komar HealthNote i jego wersja webowa jak najbardziej to umożliwiają. Pierwszym krokiem jest oczywiście utworzenie konta w aplikacji. Niezbędne jest podanie swoich danych związanych z tożsamością, ale także kilku danych związanych ze stanem zdrowia. Dzięki tym odpowiedziom również niektóre funkcjonalności aplikacji będą później właśnie profilowane w związku z odpowiedziami, których teraz udzieliliśmy. HealthNote jest zbudowany dosyć prosto, składa się z 4 modułów: moduł badania, dokumenty, udostępnij oraz profil. Jedną z głównych funkcjonalności jest dodawanie pomiarów. Zdarza się, że podczas wizyty lekarskiej lekarz zleca pacjentowi, aby wykonywał na przykład kilka razy dziennie pomiar ciśnienia. Gdzieś te wyniki trzeba zapisywać. Zamiast robić to na kartce, która w każdej chwili może się zawieruszyć, można to robić oczywiście w Komar HealthNote. Dodanie takiego pomiaru jest stosunkowo proste. Naciskamy tutaj, jak Państwo widzicie, przycisk dodaj. W tym momencie wybieramy odpowiednią wartość, akceptujemy i pomiar jest już dodany, co oczywiście również na ekranie początkowym jest widoczne. Co jest ważne, w przypadku niektórych pomiarów dodajemy także określoną informację i tutaj przykładowo w przypadku dodawania pomiaru glikemii zaznaczamy odpowiednią opcję, czy taki pomiar był wykonany na czczo, czy już po spożyciu posiłku. W czasie pandemii koronawirusa, jak wiemy, istotne jest badanie temperatury ciała. Również HealthNote daje nam możliwość zapisywania takich pomiarów wraz oczywiście z przyporządkowaniem określonej daty. Co jest ważne, jeśli jakiś pomiar dokonaliśmy wczoraj, ale zapomnieliśmy go zapisać, mamy również możliwość dodania go z wcześniejszą datą. Tak samo, jeśli jakiś pomiar wykonaliśmy bądź dodaliśmy błędnie, możemy go jak najbardziej usunąć. Całość pomiarów widzimy w formie wykresów, w związku z tym możemy analizować, czy dany parametr ulegał poprawie, czy nie, czy był w normie, czy był poniżej bądź powyżej normy. To daje oczywiście lekarzowi podstawę do diagnozy i jedną z możliwości, która jest dla niego podstawą do później zdecydowania o tym, w jaki sposób również nas leczyć. Dodatkową funkcjonalnością, która została zaimplementowana właśnie w związku z pandemią koronawirusa, jest wywiad w kierunku COVID-19. Jest to seria pytań, które zostały sformułowane na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Użytkownik odpowiada m.in. na pytania dotyczące objawów, takich jak na przykład zmęczenie czy ból głowy, także na temat wysokości temperatury ciała. Oprócz tego jest pytany o kontakt chociażby z osobami, które były zarażone bądź u których podejrzenie zarażenia występowało. Odpowiada poprzez udzielenie odpowiedzi tak, nie albo nie wiem, jeśli ma wątpliwość co do tych dwóch pierwszych odpowiedzi. Następnie po przejściu całego procesu widzi rezultat udzielonych odpowiedzi. Tutaj akurat wysokie ryzyko zarażenia koronawirusem. Użytkownik dostaje informację, aby zadzwonić pod określony numer, jednocześnie informacje na temat tego, jak powinien się zachowywać i co powinien zrobić w dalszej kolejności. Co panu dolega? Takie pytanie pada zazwyczaj na wizycie lekarskiej. W pierwszej kolejności pacjent zazwyczaj przedstawia jakiś objaw, który mu towarzyszy, mówiąc na przykład: boli mnie głowa. Jest to oczywiście jakaś wartość diagnostyczna dla lekarza, natomiast bardziej szczegółowe informacje sprawiają, że diagnoza, którą postawi lekarz, ma szansę być bardziej trafna. Lekarz zazwyczaj w takiej sytuacji pyta, jak często boli pana głowa. Zdarza się, że pacjent nie pamięta, w związku z tym utrudnia to już postawienie lekarzowi diagnozy. Ta historia mogłaby wyglądać inaczej, gdyby pacjent takie objawy również na bieżąco zapisywał. Zapytany o częstotliwość bólu głowy mógłby odpowiedzieć, że głowa boli mnie zawsze w soboty i niedzielę. Jednocześnie lekarz, zadając kolejne pytania, mógłby
uzyskać informacje na przykład na temat tego, że w tych właśnie godzinach pacjent biega i biega w pobliżu budowy, na której pracuje głośny sprzęt. Wówczas w tej sytuacji bardzo łatwo skorelować ból głowy właśnie w związku z narażeniem na zbyt duży hałas. Zbieranie i kolekcjonowanie objawów, zapisywanie ich jest bardzo istotne, jak pokazuje m.in. ta sytuacja. W HealthNote jest to bardzo proste, również odbywa się to w module badania. Pacjent naciska przycisk dodaj przy objawach. Objawy są skategoryzowane w kilka kategorii, w związku z tym łatwiej jest nam je odnaleźć. Tutaj przykładowo zaznaczamy ból głowy, ból brzucha. Objawy zostały zapisane i już je widzimy również na ekranie startowym. Oprócz tego mamy możliwość śledzenia przeszłych objawów, w związku z tym wiemy, kiedy na przykład znamy inne dni, w których głowa nas bolała. Jest to istotne dla lekarza, ponieważ ma kolejny element oprócz tych pomiarów, które na przykład dodaliśmy wcześniej. Ma również informacje na temat objawów, w związku z tym jego diagnoza ma szansę być bardziej trafną. Kolejnym istotnym elementem i funkcjonalnością aplikacji jest możliwość dodawania dokumentacji medycznej. Jest to o tyle istotne, że jest to kolejny element, na podstawie którego lekarz może postawić bardziej jeszcze trafną diagnozę. I tutaj przykładowo pacjent na przykład z bólem kolana zgłasza się do pracowni rezonansu magnetycznego, gdzie chce wykonać badanie. Lekarz oczywiście zadaje pytanie na temat przeszłych dolegliwości. Oczywiście pacjent mówi tak, tak. Ból kolana towarzyszy mi już od kilku lat, miałem wiele badań. No i w takiej sytuacji oczywiście lekarz przeprowadzający badanie chce poznać albo wcześniejsze badania, albo chociażby ich opisy. Pacjent, no zdarza się, że jednak ich nie ma, nie pamięta, co z nimi zrobił, czy w ogóle je zabrał z poprzedniej placówki medycznej. I tutaj również rozwiązanie w aplikacji, możliwość dodawania dokumentów medycznych na bieżąco w dosyć prosty sposób. Wchodzimy tutaj w moduł dokumenty, w dosyć prosty sposób dodajemy dokument medyczny, ponieważ wykonujemy po prostu jego zdjęcie. Dodatkowo mamy możliwość podpowiedzi i dostosowania obrazu tak, aby taki dokument wyglądał w miarę elegancko. Jednocześnie przy dodawaniu określonego dokumentu możemy dodawać kolejne strony, jeśli dokument jest kilkustronicowy. Następnie zaznaczamy datę wystawienia dokumentu, także specjalizację, której dotyczy, oraz typ badania. Jest to istotne, ponieważ w momencie, kiedy mamy już, tak jak tutaj widzicie Państwo, dosyć dużo tych dokumentów medycznych, mamy możliwość ich filtrowania, czyli przykładowo chcemy znaleźć sobie nasze badania kardiologiczne, zaznaczamy filtr kardiolog, w tym momencie docieramy do wszystkich badań właśnie dotyczących tej specjalizacji. Jest to oczywiście bardzo ważna funkcjonalność, ponieważ nie musimy trzymać naszej dokumentacji medycznej w różnych teczkach, trzymamy ją w aplikacji, w której mamy cały czas dostęp do badań, w związku z tym, jeśli wypadnie nam nagła wizyta u lekarza, jesteśmy na mieście, jedziemy do niego prosto z pracy, taką dokumentację mamy w swoim telefonie. Znajdujemy się w momencie, w którym mamy już zapisane pomiary, które wykonywaliśmy. Zapisywaliśmy również na bieżąco objawy, które nam towarzyszyły, oraz dokumentację medyczną. W tym momencie udajemy się na wizytę do lekarza, któremu mamy możliwość również te wszystkie dokumenty, wszystkie objawy, pomiary, które zbieraliśmy, udostępnić. Na ekranie po lewej stronie widzicie Państwo ekran telefonu. Jest to ekran aplikacji mobilnej, czyli ekran pacjenta. Na dużym ekranie widzicie Państwo ekran, który będzie widział również lekarz. W czasie wizyty u lekarza prosimy go o wejście na stronę healthnote.pl w zakładkę dla lekarza. Nie musi on zakładać tam i tworzyć żadnego konta, wystarczy, że wejdzie na tą stronę. Jednocześnie my sami wchodzimy w moduł udostępnij. Skanujemy kod QR z ekranu monitora lekarza. Zaznaczamy, co chcemy mu udostępnić, czy chcemy mu udostępnić badania, na przykład i dokumentację medyczną. Otwieramy skaner, w tym momencie skanujemy kod QR z ekranu monitora lekarza.
po chwili lekarz ma dostęp do naszej dokumentacji medycznej, do badań, do tej części, do której takiego dostępu mu udzieliliśmy. Widzi wykresy, w związku z tym wie, jak dany pomiar kształtował się w określonym czasie. Również ma wstępną analizę tychże pomiarów, zaznaczenie przekroczenia norm powyżej, poniżej. Oprócz tego dostęp do dokumentacji medycznej, również możliwość filtrowania dokumentu. Oprócz samego dostępu i wglądu do dokumentacji ma możliwość pobrania go, w związku z tym później ma dowód postawionej także przez siebie diagnozy. Co jest ważne, kiedy w trakcie wizyty lekarz stwierdzi, że kiedy w trakcie wizyty pacjent stwierdzi, że nie chce, aby lekarz miał dostęp do jego dokumentacji, w każdej chwili może go wylogować. Czyni to z poziomu aplikacji, klikając tenże właśnie przycisk wyloguj lekarza teraz. W tym momencie lekarz traci dostęp do dokumentacji medycznej. W związku z tym to pacjent decyduje, w jakim zakresie i na jak długo daje lekarzowi dostęp do dokumentacji. Teraz widzicie Państwo zestawienie zalet Comar Health Note. Po pierwsze, gromadzenie danych medycznych w jednym miejscu. Dzięki temu, niezależnie od tego, gdzie znajdujemy się, czy jesteśmy na wakacjach, czy jesteśmy w naszym domu rodzinnym, mamy dostęp do dokumentacji medycznej poprzez nasz telefon. Jednocześnie w każdej chwili możemy dodawać nowe pomiary, nowe symptomy, nową dokumentację medyczną. Oszczędność czasu pacjentów i lekarzy. Pacjentów, ponieważ dzięki temu, że zapisujemy dane w formie elektronicznej, nie musimy gromadzić ich w teczkach, potem nie musimy szukać, w której teczce znajdują się dane wyniki badań. Mamy je pod ręką, możemy je stosunkowo łatwo wyszukiwać poprzez filtrowanie na przykład specjalizacji, której dane badanie dotyczyło. Oszczędność czasu lekarza, ponieważ przychodzimy na wizytę lekarską przygotowani, wiemy, co nam dolega, wiemy, z jaką częstotliwością mamy na przykład ból głowy, mamy wyniki wcześniejszych badań, w związku z tym lekarz ma więcej danych, a to właśnie na ich podstawie podejmuje decyzję na temat tego, jak nas leczyć. Nieprzerwany dostęp do informacji, dostęp do aplikacji w każdej chwili, w której mamy oczywiście dostęp do sieci, spersonalizowana baza wiedzy, rekomendacje, w związku z tym, jakich danych w początkowym wywiadzie medycznym udzielimy. Niektóre funkcjonalności są odpowiednio personalizowane. Bezpieczeństwo danych. Do aplikacji logujemy się z wykorzystaniem kodu PIN, kodu QR bądź z wykorzystaniem biometrii. Tutaj decyzja o tym, w jaki sposób użytkownik zabezpieczy swoje dane, należy tak naprawdę do niego. Prosta, wygodna obsługa aplikacji, podział na 4 moduły. W aplikacji nie ma reklam, mimo tego jest dostępna bezpłatnie. Bardzo łatwo jest dodawać poszczególne pomiary, nie ma zbędnych przycisków, każdy z nich pełni określoną funkcję. Aplikację możecie Państwo pobrać już w tym momencie. Na ekranie widzicie w tym momencie 2 kody QR. W związku z tym, w zależności od tego, czy korzystacie Państwo z Androida czy z iOS-a, skanujecie odpowiedni kod. W tym momencie macie możliwość pobrania aplikacji i korzystania z niej już od tej chwili. Na koniec podsumuję dzisiejszy webinar. W pierwszej kolejności opowiedziałam Państwu o bransoletce życia. Jest to opaska monitorująca, która posiada przycisk SOS, dzięki któremu senior może skontaktować się z Centrum Zdalnej Opieki Medycznej. To właśnie centrum świadczy usługę monitoringu. Zatrudnieni są tam profesjonalni ratownicy medyczni, którzy na co dzień pracują z pacjentami bezpośrednio. Aplikacja CareMate, wartość dodana, to dzięki niej osoba bliska, wskazana oczywiście przez seniora, ma dostęp do informacji wysyłanych przez bransoletkę życia, czyli na przykład do pulsu, do liczby wykonanych kroków, także do poziomu naładowania urządzenia i w ogóle do tego, czy senior opaskę nosi. Na koniec powiedziałam o aplikacji Comar Health Note. Jest to aplikacja nie tylko dla seniora, aplikacja dla każdego, kto chce mieć pod kontrolą swój stan zdrowia. Nasze rozwiązania już działają. Można o nich przeczytać zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w mediach, gdzie są szeroko opisywane. Pandemia koronawirusa pokazuje nam, że telemedycyna to nie wymysł przyszłości, ale rozwiązania, które potrzebne są nam i naszym bliskim tutaj i teraz. Co jest istotne, nie przestaną nam być również potrzebne po zakończeniu pandemii. W dobie braku lekarzy, przy naszym aktualnym stylu życia i strukturze społeczeństwa, telemedycyna jest niewątpliwie
ułatwieniem, ale w sytuacjach kryzysowych, co pokazała pandemia koronawirusa, również koniecznością. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do zadawania pytań.